Wielki finał gry o slot. Już za chwilę. Oczekiwanie. Radość. I łzy. Pora na zakończenie, którego nikt się nie spodziewał. Już dziś poznamy zwycięzców gry o slot. Przez ostatnie tygodnie byliśmy świadkami niezwykłych emocji. Przeżyliśmy przygodę, która zostanie z nami na długo. Zanim jednak przejdziemy do ceremonii finałowej, przypomnijmy sobie, co działo się w tym domu przez ostatnie tygodnie. Kurczę, ale będzie fajnie. Jaki ten budynek jest wielki, Jezu. Siema, Czajek jestem. Na midzie gram. Jestem Mati. Też gram w Nida. Panowie, witam. Podejdźcie bliżej. Witam, panowie. Witam w eSports Performance Center. Od dzisiaj to miejsce będzie waszym domem. To właśnie tutaj, pod czujnym okiem kamer, będziecie grać, rywalizować. Wszystko wokół walki. Pamiętajcie o jednej bardzo ważnej zasadzie i niech ta zasada przyświeca wam przez cały pobyt w eSports Performance Center. Jest was tutaj 10, a w League of Legends gra się w 5. Zapraszam was teraz na trzecie piętro, gdzie czekają nasi trenerzy, którzy wytłumaczą wam zasady panujące w domu. Tylko nie każcie im długo czekać. Piętro trzecie. No my właśnie też. Jak widzicie, nie będzie łatwo. Będzie naprawdę ciężko. Będzie krew, pot i łzy. Wiemy o was wszystko. Obserwujemy was. Przeanalizujemy was. Nadchodzi. Panowie, znacie zasady panujące w tym domu. Ale teraz macie chwilkę dla siebie, chwilkę odpoczynku. Proszę, idźcie do swoich pokoi i sprawdźcie koniecznie, co macie na łóżku. Pod łóżkiem i w szafie. Zrozumiano? Fantastycznie. Oto finałowa dziesiątka naszego, no ósemka naszego programu bez dżunglerów. Rozpoczynamy. Grę o slot. Będzie jazda. To był piękny dzień. To prawda. Cieszę się, że mogłem osobiście przywitać uczestników programu. Nie masz wrażenia, że na początku wszystko było jakby łatwiejsze? Tak, ale z biegiem czasu, gdy zawodnicy zaczęli się poznawać, pojawiły się pierwsze podziały i rywalizacja. No dobra, panowie, no to jak tam nastroje? Ja się w ogóle młodziaków nie boję. No panowie, ja tyle lat gram w tę grę, ale takich nobów jak ci młodzi to jeszcze nie widziałem. No to się zgadzam, doświadczenie zawsze wygrywa. No mam nadzieję. O, siema, to ty jesteś tym drugim topem. Ty, twoje zaruszasz? O! Znowu ty! Halo, nie mogę teraz gadać. Właśnie poleruję swoje trofeum MVP. Odzwoń później. Ale to ty do mnie dzwoniłeś. Kiedy zaczęło iskrzyć? A gdy rozpoczęliśmy konkurencję, zrobiło się jeszcze goręcej. Kurczę, ty masz za mikrofon? Nie, mordo, jakiś od synchrona dostałem. Kolejny dzień, kolejne emocje, kolejna konkurencja. Ale dlaczego to nie krytuje? Przecież mam 70 lat krytczęta i żaden kryt nie wchodzi. A Angler sobie na topie siedzi, to już tak mnie zajmują na bocie. A, aż mi się nie chce tego grać. Nie wiem, better Angler win. Do dzieła!
Cały dzień się staram, cały dzień na... Lecicie! Widać to naprawdę, ja już nie wytrzymam! Nie wytrzymam, rozumiesz? Uspokój się, uspokój! Chodź, ty masz 15 lat, nie mów mi co mam pikować! Oddawaj karaturę! Panowie, konkurencja numer 30, zobaczymy co na was czeka! Wow, co to były za tygodnie? Pokczop! Prawda, ale największe emocje już za chwilę. Cofnijmy się jeszcze jednak na moment do dnia wczorajszego. Przypomnijmy sobie, jak zawodnicy spędzili ostatnie chwile w oczekiwaniu na wielki finał. Co ty robisz? Dawaj, pokażę ci, jak to się robi. Bierzesz tak, plecy proste, klata do przodu, brzuch wciągnięty i walisz. I oddychasz przy tym. Dopiero co tutaj przyjechaliśmy. No, kurczę, już 2 tygodnie minęły. No i gitara. Bardzo dobrze, chłopak, lecimy dalej, lecimy dalej. No, te koszulki to w ogóle totalny sztos. Ej, chłopaki, wy stresujecie się przed jutrem? No. Trochę. Trochę. Fajnie było spędzić ten czas, co? No fajnie było. To były fantastyczne dni. Były kłótnie, był płacz, były łzy, ale również było wiele radości i przede wszystkim towarzyszyła temu wszystkiemu zdrowa rywalizacja. Panowie, bardzo wam dziękujemy za to, że dawaliście z siebie 100, 200, 300, 500, 1000 procent. Dziękujemy wam, dziękujemy. Czas dowiedzieć się, kto w najbliższym sezonie Ultraligi i Polskiej Ligi E-Sportowej będzie reprezentować Devil's One. To jest ten moment. Wszystkie ubrania, które noszą nasi zawodnicy, znajdziecie na tv1.gg. Siema, jestem Filip. Czas dowiedzieć się, kto w najbliższym sezonie Ultraligi i Polskiej Ligi E-Sportowej będzie reprezentować Devil's One. To jest ten moment! Na Górnej Alei! Chwila, stop, panie prowadzący! Co się dzieje? Pobierz. Co? Naprawdę? Ciekawe, panowie. Jeden z zawodników zaproponował, żeby... Nie wiem, co robić, no regulamin tego nie przewidział w ogóle. No ale, nie wiem, już robił to coś, tak? Czyli jak do game. A co z programem? No, jak to sobie drugi sezon. Dobra, w takim razie mi przekazać te informacje. Przedyskutowałem wniosek jednego z naszych zawodników ze sztabem trenerskim, z naszym cudownym jury. Panowie, decyzja jest następująca. Na prośbę jednego z zawodników skład Devil's One w najbliższym sezonie Ultraligi i Polskiej Ligi E-Sportowej reprezentować będą na Górnej Alei, w dżungli, na środku i na bocie wszyscy wy tutaj zgromadzeni. Panowie, gratuluję! Teraz ty to trenuj. Stary, siemanko, gratulacje. Witam, Hachiman. Dzięki. Trochę pracy nas czeka, co? To prawda. Ale powiem ci, że wycwaniłem się. Podrąbałem mu notatki. Co ty dajesz? Co tam? Więc teraz wiemy już, jak prowadzić drużynę.
Zobaczymy, co tutaj jest. Najpierw robię to, co zwykle, czyli niewiele. Później odwalam jakąś akademię. A na końcu wypierdolę Turcji, bo w Polsce się nie da. Od dziada czego się nauczyłeś? A, te notatki mam z drugiej strony. Żeby tylko nam tygodnia nie zabrakło. Tak, nice. Będziemy trenować. Tak będziemy kończyć. 3, 2, 1. Siema! Cześć, witajcie w naszej pierwszej produkcji na YouTube. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, dajcie znać o tym w komentarzu. Pamiętajcie, żeby zostawić łapki w górę. Zostawcie subika, zostawcie dzwoneczek. Widzimy się już w kolejnej produkcji. Do zobaczenia. Hej! Ciemneczko! All I see is devil. All I see is devil. All I see is devil. No, 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 no. All that I see, all that I see is just devils. 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 Devils.